Wykaż, że ciąg AN jest rosnący. Ciąg jest rosnący wtedy, gdy każdy kolejny wyraz tego ciągu jest większy od poprzedniego wyrazu. Czyli N plus pierwszy wyraz jest większy od wyrazu N tego. Przenieśmy w tej nierówności AN na lewą stronę, czyli dostaniemy AN plus 1 minus AN ma być większe od 0. Więc musimy zbadać taką różnicę i zobaczyć, czy rzeczywiście ta różnica będzie przyjmowała wartości większe od 0. Pamiętamy o tym, że nasze n są liczbami naturalnymi i większymi bądź równymi, n musi być większe lub równe 1. Czyli aby wykazać, że ciąg jest rosnący, musimy zbadać różnicę an plus 1 minus an. Wyraz n już mamy podany, natomiast brakuje nam jeszcze wyrazu an plus pierwszego, czyli policzmy go. An plus 1 wynosi. Pod każdego n musimy wstawić wyrażenie n plus 1, czyli dostaniemy 3 razy. Zamiast n wstawiamy n plus 1, tu jest do kwadratu i plus 7. Kolejność działań jest taka, że najpierw potęgujemy, potem mnożymy, czyli trójkę na razie przepiszmy. I teraz w nawiasie mamy wzór skróconego mnożenia, czyli dostajemy pierwszy element do kwadratu, czyli n kwadrat, plus 2 razy pierwszy razy drugi, czyli 2n, i plus drugi do kwadratu, czyli plus 1. I na końcu plus 7. Teraz wystarczy już tylko opuścić nawias, czyli dostaniemy 3n kwadrat plus 6n plus 3 i plus 7 na końcu. Jeszcze uporządkujmy wyrazy i redukujmy, czyli mamy 3n kwadrat plus 6n plus 10. Teraz już możemy badać różnicę an plus 1 minus an. W miejsce an plus 1 wstawiamy wzór, czyli mamy 3n kwadrat plus 6n plus 10. Teraz mamy znak minus i w miejsce an wstawiamy ten wzór, czyli dostaniemy w nawiasie oczywiście 3n kwadrat plus 7. 3 pierwsze wyrazy możemy przepisać, czyli mamy 3n kwadrat plus 6n plus 10 i tu opuszczamy nawias, czyli każdy z wyrażeń w nawiasie mnożymy przez minus, czyli mamy minus 3n kwadrat i minus 7. Wyredukujmy wyrazy podobne. Widzimy, że skracają nam się 3n kwadrat, więc zostaje nam 6n, to jest plus 10 minus 7, czyli plus 3. Pamiętamy, że n są liczbami naturalnymi i są też większe bądź równe 1. Czyli takie wyrażenie na pewno jest większe od 0. W ten sposób wykazaliśmy, że ciąg AN jest ciągiem rosnącym.